Skoro mówimy o zależności jednej wielkości od drugiej, możemy sprawdzić, czy ta zależność opisywana jest funkcją liniową. W tym celu możemy zrobić regresję liniową lub po prostu fitowanie prostej do danych. Do obliczania regresji liniowej służy funkcja LM, Fitting Linear Models, czyli dopasowywanie modelu liniowego. Musimy podać zależność, czyli dystans od prędkości. Musimy wskazać dane. Proszę zobaczyć, że argumenty są dokładnie takie same jak przy rysowaniu wykresu. I zapiszmy sobie wynik w L1. Wykonałem, teraz pokażę. To są współczynniki A i B prostej, czyli dopasowujemy prostą o wzorze Y równa się A razy X plus B i A i B to są te wielkości, które tutaj widać. I spróbujemy pokazać tą linię na wykresie, czyli narysujemy jeszcze raz ten sam wykres, ale dodamy L1, czyli wynik tego fitowania. Wydaje się, że to fitowanie jest poprawne, ponieważ punkty są w równej mierze nad, jak i pod tą linią. Ale oczywiście nie musimy się ograniczać do modeli liniowych. Spróbujmy zrobić fitowanie do modelu kwadratowego. Ponownie użyjemy funkcji LM, ale podając zależność, uwzględnimy zależność kwadratową, czyli że dystans zależy od kwadratu prędkości. Ta funkcja i zapobiega interpretacji formuły, czyli przekazuje ją tak, jak jest. I znowu wskazujemy jako data samochody. Wyświetlmy. I teraz użyjmy takiej funkcji predict. To jest funkcja, która dla tej formuły będącej wynikiem regresji oblicza wartości Y dla wartości X, jakie znajdzie w zbiorze Cars Speed. I możemy zrobić wykres tak jak poprzednio, to znaczy weźmiemy plot. I dodamy linię, która będzie wynikała z L2. Ja może zapiszę to predict tutaj, czyli zrobię L2 też. Zamarzamy tam te dane i użyjemy od razu te wartości, ten wektor, który otrzymaliśmy z funkcji predict. Czyli użyjemy L2, to będą nasze wartości. Speed to będą wartości X. I musimy jeszcze wskazać źródło danych. Tu powinno być lines. Dzisiaj mam problem z liczbami mnogimi. Widać? I to jest wynik fitowania paraboli do tych danych. Może być tak, że ona jest nawet lepsza. No i spróbujmy jeszcze trzeciego sposobu, a mianowicie regresji lokalnej. Do tego służy inna funkcja, loss. Czyli fitujemy teraz wielomian. Natomiast argumenty są podobne. Mówimy, o jaką zależność nam chodzi. Wskazujemy źródło danych. I mówimy, jakiego stopnia ma być ten wielomian. Czyli chcemy fitować lokalnymi parabolami. Wyświetlmy sobie wynik. A może zróbmy to od razu. I użyjmy funkcji predict, żeby obliczyć wektor przewidywanych wartości. Czyli predict ls. Ls zawiera informacje o tej zależności, czyli o tych wektorach, które łączymy, więc nie musimy podawać żadnych więcej argumentów. I zróbmy kolejny wykres.